Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na postacie, które się pojawiają. Tutaj w szczególności postać księdza Jana Melca. Przez dziesięciolecia zapomnianej postaci, nieupamiętnionej postaci, głównie ze względów niestety politycznych. W czasie niemieckim był prześladowany za polskość. Po wojnie próbowano go wysiedlić, ponieważ nie chciał współpracować z nową władzą. Nie współpracował z księżmi patriotami, z nową władzą. Ludność go broniła przed wysiedleniem, pozostał. Ale niestety nie jest zeznany szerszej opinii polskiej. Tutaj można zobaczyć jego pamiątki, które odkryłem całkowicie przypadkowo na parafii w Kiełczynie, które pochodzą z lat, z początków nawet jeszcze XX wieku i praktycznie pokazują jego przywiązanie do tej polskości. Uważam, że jest dalej otwarta, nie ma żadnego opracowania, nie ma żadnej syntezy naukowej, popularno-naukowej na ten temat. Te materiały, które tutaj prezentujemy, dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Miejskiego, są całkowicie po prostu nowo odkryte. Powstała jakaś taka wstępna synteza tych materiałów, pogrupowaliśmy je. Ale to jest tylko przyczynek do dalszych badań, do dalszego gromadzenia, do dalszego upamiętnienia. Ja na przykład ostatnio spotkałem takie dokumenty dotyczące losu jeńców polskich z kampanii wrześniowej. Mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej z obozu jeńckiego w Mościsku. Zupełnie nieznane dokumenty. Ciekawostka, że tam się odbyła na przykład próba stworzenia polskiego duszpasterstwa dla tych ludzi przez miejscowego proboszcza przy współpracy z autochtonem, panem Klimkiem z Grodziszcza. Są jeszcze rzeczy naprawdę, no, że tak powiem, nieodkryte. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać też chociażby upamiętnić zupełnie zapomniany wkład polskich robotników z okresu II wojny światowej, anonimowych, a oni funkcjonują w dokumentach, imiona, nazwiska, zupełnie nieupamiętnieni na naszych tablicach, na naszych ulicach, którzy wnieśli tutaj ogromny wkład i często byli pierwszymi polskimi osadnikami na tych ziemiach. Na bazie zgromadzonych materiałów w Muzeum Dzierżoniowa przygotowaliśmy materiały, które świadczą o tym, że również po tej części Śląska to życie polskie niewątpliwie się tliło, pojawiało się. Wyrazem tego jest prasa polskojęzyczna z różnych okresów historycznych. Jesteśmy wręcz przekonani, że świadczy to o tym, że nie została ta prasa przywieziona po 1945 roku, tylko po prostu funkcjonowała w tej przestrzeni czy samego miasta Dzierżoniowa, czy też w miejscu w miejscowościach okolicznych pojawiała się i miała swoich odbiorców właśnie w tej przestrzeni czy w tej części Śląska, tak jak wcześniej powiedziałem. I rzeczywiście kilka postaci, szczególnie osób duchownych, faktycznie tutaj się jakby zapisało na trwałe tej świadomości, osoby, które posługiwały się także językiem polskim. To nie tylko jest ksiądz Melc, to są również inni Ślązacy, którzy pojawiali się właśnie w Dzierżoniowie, w Bielawie, utrzymywali stały kontakt z częścią rodzin, które na stałe zamieszkiwały te tereny. Kolejnym takim bodźcem jest fakt uczestniczenia, czy też funkcjonowania wcześniej Polskiej Partii Ludowej, jeszcze w latach 20. i zauważyliśmy, czy na podstawie dokumentów, które przetrwały, że ta Polska Partia Ludowa miała swoich zwolenników, czyli osoby, które, krótko mówiąc, głosowały właśnie na tą partię, właśnie na terenie dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego. Czyli z kilku, że tak powiem, oczywiście wydawnictwa dwujęzyczne, wydawnictwa lokalne, które funkcjonowały czy też w Nowej Rudzie, troszeczkę dalej, ale właśnie wracamy też na teren powiatu dzierżoniowskiego, właśnie pojawiały się w tych obu językach. Obrazki komunijne w języku polskim z wcześniejszego okresu, jeszcze tuż przed rok 1914, ale także po zakończeniu I wojny światowej w kilku miejscowościach, Mościsko, Kiełczyn, właśnie Książnica i tak dalej, także w kilku, Piława Dolna, oczywiście również na terenie Piławy Dolnej niewątpliwie
to polskie życie funkcjonowało. Także była to doskonała okazja, byśmy spróbowali jednak wbrew może takim, no nie wiem, codziennym przekonaniom, że jednak Polska w innej części Śląska, nie tutaj, powszechnie przyjęło się i pewnie nie chcemy tutaj dowieść tą wystawą, że było to zjawisko bardzo powszechne. Ja wciąż mówię, tak w cudzysłowie oczywiście, o tleniu się tej polskości, ale również można tak skonkludować, właśnie również ten język polski pojawiał się w przestrzeni również publicznej, właśnie na terenie także powiatu dzierżoniowskiego. Zainteresowanie tymi dokumentami zaczęły się i tą polskością tutaj naszej małej ojczyzny zaczęły się stosunkowo dawno, bo przeszło 20 lat temu i miałem to szczęście uczyć wnuków autochtonów, spotykać się z ich dziadkami, rodzicami. I w ten sposób, kiedy tworzyłem zbiory Izby Regionalnej w swojej szkole, to pozyskiwałem właśnie niektóre eksponaty, które potem wykorzystywałem na lekcjach. Taki był początek. Kolejna rzecz, czasami proszono mnie, żebym coś zobaczył i w ten sposób miałem okazję odkrywać czy porządkować pewne dokumenty, zbiory. Tutaj w szczególności odkryłem właśnie te pamiątki po księdzu Janie Melcu na plebanii w Kiełczynie, w takim schowku odkrytym, zupełnie wcześniej nieznanym. Również porządkowanie archiwów w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Pawie Dolnej. Tam też porządkowałem stary księgozbiór po niemiecki. Okazało się, że tam było wiele pozycji, jak na naszą okolicę wiele. Od 1783 roku praktycznie do 1933 roku w języku polskim bądź językach polskim, łacińskim i niemieckim, prawda? I w ten sposób okazało się, że no, ta polskość tutaj jak gdyby sobie trwała. Też wspomnienia czy autochtonów, które zbierałem, czy spotkania z autochtonami, miałem to szczęście, że wielu z nich osobiście spotkałem, rozmawiałem z nimi, widziałem ich pamiątki, które też tutaj można zobaczyć. Oni byli do nich bardzo przywiązani. To wydaje mi się, że to zaowocowało tym, że no bardzo wiele takich rzeczy o ich tutaj życiu codziennym, o trwaniu w środowisku, no jednak no nie polskim, prawda? No to nie udawajmy, czy nie twórzmy na siłę jakichś takich rzeczy. To była no mniejszość, to była naprawdę mniejszość, to były pojedyncze osoby, pojedyncze rodziny, ale poprzez ich takie przywiązanie do tej polskości, no można było się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Używali książek w języku polskim, znaczy szczególnie ja się spotkałem z modlitewnikami. Akurat tylko jedna rodzina była protestancka z Bielawy, która no nie miała modlitewników w języku niemieckim, tylko w języku polskim, tylko niemieckim. Natomiast ci, których ja spotkałem, to no język polski, na przykład Droga do Nieba, to w Piławie Dolnej ta autochtonka miała Drogę do Nieba z lat 30. W Bielawie, w Grudziszczu, tak. No, jedna z autochtonek z Owiesna, pamiątka po ślubie, którą otrzymała i tak sobie pielęgnowała. Byli bardzo przywiązani do tego typu właśnie rzeczy. Tak. Bardzo byli religijni, tak bym to ujął. Jedna z rodzin z Jędrzejowic, ona tam mieszkała także we Włókach, prenumerowała Gazetę Polską, Gazetę Toruńską to była. W latach 1905-1906 niestety kilka się egzemplarzy zachowało tej gazety. W pamiątce po nich też był polski obrazek Matki Bożej, wyprodukowany w Niemczech, ale z polskim napisem. To tak, tutaj z Dzierżoniowa, Katolik na Dolnym Dzierżoniowie też kilka numerów zostało zachowanych. Jak mówię, to była prasa przeważnie też religijna. A w domu używali języka polskiego? Jak to było? W domu. To znaczy powiem tak, z tego co ja rozmawiałem,
to jak rodzice chcieli, żeby dzieci czegoś nie zrozumiały, to mówili już po polsku czasami, ponieważ te dzieci, no, to tak, ten ich polski był już kaleczony. Oni bardzo często dopiero po wojnie uczyli się tej takiej czystej polszczyzny. Albo mówili taką gwarą dolnośląską. To też było, to nawet Niemcy już nie rozumieli tej gwary. Nieliczni to już, że tak tym języku mówili. Ale na przykład, jeżeli chodzi o księdza Melca, to na pewno mówili w języku polskim w domu, w 100%. Pani tej autochtonki modlili się, o, pacierz, to w języku polskim obowiązkowo. W szkole tylko po niemiecku. Jedna z autochtonek wspominała, że miała tam, tu Zdzierżeniowa, że miała polski modlitewnik po babci, no, ale pani ze szkoły poprosiła, żeby przynieść to, że dostanie nowy. Okazało się, że pani powiedziała, że dostanie nowy modlitewnik w języku niemieckim. Zabrała ten modlitewnik po babci, czy tam po prababci. Potem chyba został przerobiony na papier toaletowy przez Niemców. Także generalnie rzecz biorąc, na pewno w języku polskim się modlili. W szkole była tylko język niemiecki, także to nie, nie. I raczej to była, jeżeli posługiwali się to gwarą albo tą taką dolnośląską, albo taką polską, język literacki polski to tylko z modlitewnika. Tam widziałam w tej drodze do nieba tej autochtonki, to na przykład psalmy były podług Kochanowskiego. To była bardzo przywiązana do tego modlitewnika.